W naszym studiu zapowiedziany gość Robert Milczarek, psycholog biznesu, który zajmuje się w swojej pracy m.in. procesami rekrutacyjnymi. Witamy serdecznie w Studenckim Radiu Żak. Witam i witam wszystkich radiosłuchaczy. Dziś mamy rozmawiać o tym, jak napisać dobre CV, dobry list motywacyjny, jak zaprezentować się przed pracodawcą, miejmy nadzieję przyszłym naszym, na rozmowie kwalifikacyjnej. Chciałabym zacząć właśnie od napisania CV, bo to jest ten pierwszy moment, kiedy zabieramy się za zaprezentowanie siebie właśnie przed tym przyszłym pracodawcą. Powinniśmy chyba zacząć od jakichś bardzo podstawowych i ogólnych zasad. Ja na początek chciałem pozdrowić tych wszystkich studentów, którzy nas słuchają, którzy są teraz gdzieś głęboko w sesji i jednocześnie pracują albo szukają pracy, czyli są tą częścią studenckiej społeczności, która pokazuje, że można jednocześnie łączyć studia i pracować, bo myślę, że wciąż nie wszyscy studenci w ten sposób podchodzą do swojej aktywności. I może tak prowokacyjnie na początek, tak? Właśnie z tego względu, że ta aktywność na różnych biegunach też jest kluczowa pod kątem szukania pracy i zwiększania sobie szans na znalezienie tej idealnej, a w twoim pierwszym wejściu powiedziałaś też, jak pisać CV, jak przygotowywać list, jak rozmawiać na rozmowie, żeby zdobyć tą wymarzoną pracę, to ja jedną rzecz chcę na początku podkreślić też. Dokumenty i sposób ich przygotowywania i sposób, w jaki będziemy uczestniczyć w tej rozmowie, ma służyć temu, żeby zwiększyć szanse na znalezienie pracy, maksymalnie zrobić wszystko, żeby opanować to, na co mamy wpływ. I w tym sensie być może uda się dzisiaj kilka wskazówek naszym słuchaczom sprzedać. A wracając do twojego pytania, jak ogólnie pisać CV, na jakie rzeczy zwracać uwagę, to ja znowu druga prowokacja, może mam taką propozycję. Ponieważ wszędzie bardzo dużo pisze się o tym, jak pisać CV, są warsztaty na uczelniach, w biurach karier, w różnych firmach, w internecie. Nawet w internecie można znaleźć po prostu, użyć doktora Google'a i znaleźć bryki, skróty, skrypty. Dlatego czyli tak nieśmiało zapytałam. No właśnie, czyli tak naprawdę mamy do czynienia szeroko z tym tematem, wszędzie o tym piszą. To ja chciałbym, żebyśmy podeszli do tematu z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy pracodawcy. Spróbowali wejść w buty kogoś, kto zatrudnia, spojrzeć na siebie, czyli na kandydata do pracy z perspektywy tej osoby, która szuka, po to, żeby troszeczkę zacząć myśleć tak jak ta osoba, tak jak ta firma po drugiej stronie i podejść do siebie w taki sposób, żeby maksymalnie wyeksponować takie walory, takie swoje umiejętności, wiedzę z osoby, przekładające się na korzyści z perspektywy firmy i nauczyć się podkreślać w dokumentach takie argumenty, które najszybciej, najsilniej mają zostać zauważone przez drugą stronę ze względu na jej interes i tak mówić na rozmowie kwalifikacyjnej później, żeby znowu patrzeć z perspektywy pracodawcy troszeczkę na świat i podkreślać korzyści pracodawcy. A że my przy tym pokażemy siebie z troszeczkę bardziej atrakcyjnej strony, super, bo dzięki temu szanse zwiększamy. Każdy chce słyszeć o tym, co jest dla siebie ważne, w związku z tym mówmy o tym, co jest ważne dla pracodawcy. To jako punkt wyjścia do całej dyskusji proponuję dziś. No dobrze, to nasi słuchacze znajdą sobie w internecie te podstawowe, bardzo ogólne zasady, co w CV powinno się znaleźć, co najpierw, co potem. Ale na co powinniśmy zwrócić uwagę pisząc CV? Z pana doświadczenia. Z mojego chyba całkiem formalnie nam się tutaj jakoś zrobiło, że przeszliśmy znowu na pan, pomimo tego, że się znam od wielu lat na różnych płaszczyznach życia. Bo tutaj najczęściej mamy gości, bardziej sformalizowane. To wracając do tematu, jeżeli chodzi o te ogólne zasady, to przede wszystkim trzeba ułatwić życie komuś, kto te aplikacje później sprawdza, czyli skonstruować je tak, żeby były krótkie, przejrzyste i proste. Mówię ułatwić życie z tego względu, że rynek pracy jest tak dzisiaj skonstruowany, że na każdą ofertę pracy aplikuje bardzo dużo ludzi, w związku z tym ten rekruter, osoba zatrudniająca, na swojej skrzynce mailowej każdego dnia uzyskuje co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset aplikacji i ze względu na to, że najczęściej jest obciążony innymi działaniami, nie ma na to czasu, żeby analizować nasz życiorys od deski do deski, mówiąc kolokwialnie, tylko skanuje bardzo szybko tą treść na jednej, dwóch kartkach i ma znaleźć pewne słowa klucze, które z perspektywy ogłoszenia o pracę mają pokazać najbliższy związek, kandydat, ogłoszenie. Jeśli mogę przerwać, czyli pracodawca tak naprawdę nie czyta całego CV, tylko wychwytuje informacje potrzebne mu do
Ja może powiem brutalnie, no takie mamy czasy, że jesteśmy bodźcowani, bombardowani informacjami z każdej strony i nawet można byłoby spojrzeć na to, jak my podchodzimy do różnych informacji. Kto z nas czyta gazety od deski do deski, a kto z nas filtruje różnego rodzaju serwisy, na przykład internetowe, i stara się dojść relatywnie szybko do głównych, kluczowych dla siebie istotnych informacji. Świat się zmienił i każdy z nas, mówię teraz o tej stronie biznesowej, już ludziach, którzy rekrutują, działa szybko, ma dużo rzeczy do zrobienia, często prowadzonych takich rekrutacji jest kilka albo kilkanaście przez jedną osobę i musi bardzo szybko analizować, filtrować informacje. Po prostu ułatwmy w związku z tym to tej osobie, czyli piszmy krótkie, przejrzyste, ustrukturyzowane w edycji dokumenty, dzięki którym jak się na nie patrzy, to bardzo szybko można przeanalizować ich treść i wychwycić główne słowa klucze dotyczące kryteriów najistotniejszych z perspektywy pracodawcy. Czyli rozumiem, że to co ważne mamy też podkreślić, nie wiem, czcionką, tak? To tak, żeby uporządkować tę naszą dyskusję, to ja bym podzielił kwestię dokumentów, czy to będzie CV, czy list motywacyjny, na dwie główne kwestie. Kwestie formy i kwestie treści. To trzy słowa na temat formy. To jeżeli chodzi o treść, jeśli chodzi o formę, to dobrze byłoby, jeżeli to byłyby maksymalnie dwie strony i abyśmy podeszli syntetycznie do swojej dotychczasowej aktywności zawodowej, społecznej, uczelnianej, akademickiej, wychwytując z niej i podkreślając właśnie w CV te grupy informacji, które mogą być istotne dla pracodawcy. Przykładowo, jeżeli pracodawca ceni sobie kogoś, kto szybko podejmuje samodzielne decyzje i ma na przykładzie stanowiska przedstawiciela handlowego działać samodzielnie, inicjować dużo kontaktów, być mobilnym gdzieś w terenie, to jeżeli na przykład prowadziło się jakieś projekty akademickie, społeczne na uczelni, uczestniczyło w różnych konferencjach, to można ten element podkreślić, pokazując nie tylko informację mówiącą o tym, że byłem organizatorem konferencji ogólnopolskich, ale wyciągnąć z tego korzyści z perspektywy pracodawcy, właśnie oparte o jakieś umiejętności albo wiedzę. Czyli mam szeroki obszar kontaktów, nawiązywałem kontakty z klientami biznesowymi, łatwo inicjuję te kontakty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli pokazując nie tylko to, co robiłem, ale co z tego wynika dla pracodawcy. Nauczmy się pisać językiem korzyści z perspektywy pracodawcy. My wiemy, czego oczekuje od nas pracodawca, ponieważ zamieszcza ogłoszenie, czyli z ogłoszenia możemy wychwycić, czego od nas oczekuje, to jest jedna rzecz, ale rozumiem, że trochę też możemy poruszyć naszą wyobraźnię i spróbować domyśleć się, czego pracodawca oczekuje? Albo poszukać. Żyjemy w XXI wieku i jest tak szeroka dostępność różnych narzędzi, strony internetowe, social media w dzisiejszych czasach, profile firmowe, między innymi na Facebooku, profile różnych specjalistów, którzy zajmują się rekrutacjami w serwisie społecznościowych, możemy wcześniej zrobić sobie taki research, poszukać tych informacji, dzięki temu wzmocnić tą aplikację w taki sposób, żeby ona wyróżniała się na tle aplikacji konkurencyjnych. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli do takiego rekrutera wpada w skrzynce mailowej 300 aplikacji, one wszystkie są do siebie podobne, ponieważ wszystkie zostały wygenerowane z podobnych formatów, gdzieś znalezionych w internecie, wzorów dokumentów, to on bierze te aplikacje i tak ma wszystko czytać od deski do deski. I w jego głowie pojawia się pierwsze proste pytanie. Na co mam zwrócić uwagę? Jak mam zróżnicować te 300 aplikacji? Ze względu na to, że też stoją przede mną określone zadania i muszę pokazać, znaleźć tych najlepszych kandydatów, wyłuskać ich. W związku z tym uprośćmy życie rekruterom i to co w tej formie? Krótkie. Tak, zróżnicujmy się w stosunku do konkurencji. Powinno być krótkie, jedno-dwustronnicowe, powinno syntetycznie podchodzić do naszej dotychczasowej aktywności, czyli wcale nie trzeba pisać o wszystkim w linii czasu od roku 2003 do roku 2011, tylko skrócić tą linię czasu do tych działań, które podkreślają naszą atrakcyjność właśnie z perspektywy pracodawcy. Oczywiście podejdźmy do tego chronologicznie, od rzeczy najświeższych do troszeczkę starszych. Skupmy się przede wszystkim na wykształceniu i tym, co z tego wynika dla pracodawcy. Skupmy się na doświadczeniu, jeżeli takowe mamy. Wcale nie musi być zawodowe. Ja rozumiem pytanie studenta, które może zadać, ale ja nic jeszcze nie robiłem, albo mam bardzo śladowe doświadczenie. Pamiętajmy, że aktywność zawodowa to nie tylko
umowa o pracę i świadczenie jakichś usług pracodawcy w oparciu o wynagrodzenie, ale różne formy aktywności. Siedzimy w radio tutaj. Część z was robi to dlatego, że lubi to robić, dlatego, że chce, w czasie, w którym dysponuje, i z tego też mogą wynikać określone korzyści z perspektywy pracodawcy, dla którego ważna jest aktywność po stronie studenta. Ja pamiętam pierwsze lata swoich studiów, to było kilkanaście lat temu już, i wtedy jeszcze odsetek studentów, którzy jednocześnie pracowali, studiowali, był dość minimalny. Natomiast dziś z perspektywy pracodawcy trudno mi sobie wyobrazić studenta, który kończy studia mając 24 lata i on tak naprawdę dopiero zaczyna. Ze względu właśnie na to, że świat się zmienia, wchodzą nowoczesne technologie, bardzo szybko działamy, możemy bardzo szybko wielu rzeczy się nauczyć i w różnych formach zdobywać tą aktywność, zaczynajmy jak najwcześniej, bo zobaczmy taki profil kandydata, który ma 24 lata, kończy studia pięcioletnie, ale zaczął na pierwszym roku. Zdobywał różne formy aktywności. Jeżeli wszedł w jakąś ścieżkę zawodową, to może być tak, że jeżeli kończy studia w wieku 24 lat, ma już 4-5-letnie doświadczenie, jego pozycja na rynku pracy wygląda zupełnie inaczej. I oczywiście tu znowu może się pojawić pytanie ze strony studentów. No tak, ale jeśli studiuje dziennie, to kiedy? Gwarantuję wam, że jeżeli, mówię teraz do studentów, którzy słuchają, jeżeli się chce, to szuka się takich możliwości, żeby znaleźć rozwiązania, gdzie godzące zarówno tą część związaną ze studiami, jak i z aktywnością zawodową. I sam znam wielu studentów, którzy znaleźli pracę, mimo tego, że studiowali w trybie dziennym czy w trybie wieczorowym, wcale studia zaoczne nie muszą tu wchodzić w grę, rynek też się zmienił, wtedy wyjściowo mamy już to doświadczenie, które jest tak bardzo ważne dla pracodawców. Absolutnie, ja podam jako przykład, tak przed pewnie jakąś przerwą muzyczną, to jest jeden z nielicznych przykładów, ale który się zdarza i skala tego typu ludzi przyrasta. Człowiek 21-letni, który składał aplikację jako programista do dużej firmy zatrudniającej programistów właśnie, która szukała, ja miałem okazję pośredniczyć w rekrutacji, szukała programistów na umowę o pracę. Wyszedł 21-letni chłopak w garniturze, adekwatnie ubrany do sytuacji, coraz rzadziej też się to zdarza, podkreślam. Studenci mają takie poczucie, że rozmowa kwalifikacyjna to jest taka konwencja jak konwencja kawiarniana i coraz rzadziej zdarza się tak, że rzeczywiście student zwraca uwagę na to, jak wygląda, również budując to pierwsze wrażenie. I przyszedł człowiek, który jasno na początku, po pierwsze, podziękował za zaproszenie, powiedział, wysłuchał, ta rozmowa miała w tej części merytorycznej miejsce dotyczącej czego oczekuje pracodawca. On jasno powiedział, jakie ma benefity dla pracodawcy, czyli korzyści wynikające ze współpracy z nim. Jasno określił to, że preferuje formę współpracy w oparciu o firma. Firma poprowadzi swoją działalność gospodarczą, pisze programy w ramach jakichś zleceń bezpośrednio dla swoich klientów. I okazało się, że ten człowiek z pomysłem na siebie, z bardzo taką postawą probiznesową, pokazując określone korzyści, pokazał również korzyści wynikające z tego, że można zatrudnić kogoś, współpracować z kimś, nie na zasadzie umowa o pracę, ale w układzie firma-firma. I co więcej, okazało się, że zarówno formuła współpracy, jak i jego merytoryka była najlepsza z perspektywy całej grupy kandydatów, którzy na to stanowisko aplikowali. Czego to dowodzi? Że jeżeli ma się pomysł na siebie, potrafi się wyeksponować określone argumenty, pokazać pracodawcy korzyści, to można również wpłynąć na to, żeby poszukał innej opcji na współpracę niż ta, z którą do nas wychodził. Czyli punkt wyjścia w ogóle do wszystkiego, zanim usiądziemy do biurka, zaczniemy pisać CV, list motywacyjny. Co potrafimy? Jak jesteśmy aktywni? Co nam to daje, jeżeli chodzi o umiejętności? Jakie umiejętności możemy przełożyć na określone korzyści dla pracodawcy, na stanowisko, na które aplikujemy. Nauczmy się takiej postawy właśnie probiznesowej, myślenia z perspektywy drugiej strony i podejścia troszeczkę do tego procesu jak do wymiany dóbr. Skoro pracodawca kogoś szuka, to w jakimś zakresie go potrzebuje. Jeśli go w jakimś zakresie potrzebuje, to zastanówmy się, co my temu pracodawcy możemy zaoferować, analizując swój naturalny potencjał, wynikający właśnie z wiedzy, doświadczenia, aktywności szeroko rozumianej. Z tego też powodu zachęcam studentów do tego, żeby byli aktywni jak najwcześniej.
A wracając jeszcze do CV, zanim ta przerwa muzyczna, czyli na co zwracają z twojego doświadczenia uwagę pracodawcy najbardziej? Patrząc akurat na CV, tak? Na początek, na początek, to była taka przydługa dygresja, ale istotna pod kątem takiego mentalnego w ogóle nastawienia do poszukiwania pracy. A wracając już do CV, na to, żeby było krótkie, z tego względu, że jak jest krótkie, to bardziej zachęca do tego, żeby szybciej przeanalizować informacje. Długie dokumenty, przeładowane informacjami, rozbudowane, raczej zniechęcają. Chyba że taka specyfika jest ogłoszenia, że nasz pracodawca prosi o jakieś portfolio, dodatkową dokumentację i to on oczekuje jakichś rozbudowanych informacji od nas. Jeżeli potrafimy wyboldować, podkreślić właśnie w takim krótkim CV informacje dotyczące naszych umiejętności, wiedzy i korzyści z tego tytułu wynikających dla pracodawcy w sposób uporządkowany, czyli również wypunktowany, czyli w edycji to ma być bardzo przejrzyste, klarowne, po to, żeby te wyboldowane elementy istotne dla pracodawcy, ten człowiek, który będzie to CV szybko czytał, szybko mógł znaleźć. Jeśli chodzi o jakiegoś wszelkiego rodzaju ozdobniki, to formuła wyróżniająca CV na tle pozostałych, powiem wam, słuchacze, że sprawdza się najczęściej wtedy, kiedy charakter pracy opiera się o takie dodatkowe umiejętności, na przykład projektant, grafik, jakiś designer, czyli ktoś, kto dzięki formule CV może już pokazać swoje zaplecze, mówiąc o jego umiejętnościach. Jak najbardziej, wtedy tak. Ale jeśli szukamy kogoś do takiej w miarę standardowej pracy biurowej, czy to będzie programista, czy to będzie handlowiec, czy jakiś analityk, to jeśli to CV będzie trudne po prostu do analizy, to znowu siłą rzeczy utrudnia to działanie komuś, kto to po drugiej stronie czyta. Co jeszcze? Zdjęcia. Zwróciłbym uwagę na zdjęcia. Żyjemy w takich czasach, gdzie można sobie prostym oprogramowaniem w domu wyciąć, wkleić, zrobić różne rzeczy, ale pamiętajcie, że to zdjęcie jest znowu w pewnej konwencji. Zdjęcia wycięte gdzieś z plaży, studniówki, imprezy raczej zestawiają tego kandydata w co najmniej neutralno-negatywnym świetle, niż budują jego wstępny wizerunek jako pozytywny. Dlatego warto takie zdjęcie sobie zrobić, wybrać, zastanowić się, co jest w tle, żeby uniknąć zwrócenia uwagi na tak zwanych mistrzów drugiego planu, którzy czasem gdzieś nam burzą ten spójny wizerunek zdjęcia. Na to studenci nie zawsze zwracają uwagę, albo coraz częściej się zdarza, patują ze zdjęć atrakcyjnością fizyczną i kobiety, i mężczyźni. Tak? To nie jest konkurs na profil na jednym z serwisów randkowych, tylko pamiętajcie, szukacie pracy i ten wizerunek później na spotkaniu ma się potwierdzić, czyli jeżeli wasze zdjęcie jest zbyt przeidealizowane albo zbyt eksponujące jakieś elementy takiego wizerunku zewnętrznego, to ten wizerunek zostanie potwierdzony na spotkaniu, czyli nie przekłamujemy. Wzmacniajmy pewne walory, jeśli one mają pokrycie w rzeczywistości, ale nie przekłamujmy, bo tak czy inaczej, jeśli ten ktoś nas zaprosi na rozmowę, to szybko to zweryfikuje. I jeszcze trzecia rzecz bardzo ważna, z takich podstawowych, mail, z którego wysyłamy swoje aplikacje. Oj, zdarzało mi się uzyskiwać maile o nickach Lord Vader, Czarnuszka i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wysyłamy maila na jakieś poważne stanowisko pracy, albo po prostu chcemy wzbudzić takie pozytywne wrażenie, to zwracajmy uwagę na takie detale, bo to też świadczy o naszym podejściu, świadomości tematu, tak? Co jeszcze? To myślę, że na początek. A z twojego doświadczenia, dostałeś kiedyś takie CV, które rzeczywiście zrobiło na tobie wyjątkowo dobre wrażenie? Ja pamiętam, to się rzadko zdarza, ale też anegdota, o której często mówię, to było już dobrych parę lat temu, to było z jakieś 8-9 lat temu. Dostawaliśmy jeszcze, to były czasy, kiedy dostawaliśmy raczej koperty z aplikacjami wydrukowanymi pocztą niż mailem i przychodziły duże koperty, A4, przyszła koperta z płytą CV. Powiem ważne, wasza branża, tutaj mówię o radiowcach, była to rekrutacja do jednej z rozgłośni radiowych. No to w związku z tym, jeśli dostaje się 50 aplikacji na A4 w dużych kopertach, jedną aplikację w małej kopertówce CD, to na którą zwrócilibyście uwagę? No oczywiście. Różnicowanie się w stosunku do pozostałych, które są do siebie zbliżone. Otworzyliśmy tą pierwszą, włożyliśmy siłą rzeczy do jakiegoś sprzętu, który mógł to odtworzyć i okazało się, że kandydatka nagrała swoje CV, wypowiedziała je swoim głosem, te wszystkie informacje, które standardowo są napisane na papierze. I teraz można było pomyśleć zupełnie inaczej, dlaczego, po co. Co jest podstawowym narzędziem pracy radiowca? Głos. Dzięki temu
od razu zróżnicowała się w stosunku do konkurencji, ponieważ pokazała, wyeksponowała swój głos, została zaproszona na to spotkanie, okazało się, że jest dobra, czyli ten głos w rzeczywistości miał potwierdzenie w tym, co zostało nagrane, czyli nie było żadnego przebarwienia, przerysowania w jedną czy w drugą stronę i dostała tą robotę. Puenta z tej historii: warto się różnicować w stosunku do konkurencji po to, żeby ułatwić komuś zwrócenie uwagi na CV szybciej, ale zawsze w określonym kontekście. Ten kontekst, ze względu na to, że to była stacja radiowa i głos był ważny, płyta CD sprawdziłaby się jak najbardziej. Ale gdybyśmy taką samą płytę CD wysłali szukając pracy jako architekt w biurze architektonicznym, mogłoby się okazać, że to już nie byłoby adekwatne do tego konkretnego kontekstu. Czyli warto unikać formatów, bryków, doktora Google'a w myśl prostej zasady: skoro wszyscy myślą tak samo, jest takie powiedzenie, to znaczy, że nikt nie myśli zbyt wiele. Jeżeli będziecie pisać CV tak samo, bo wszyscy tak piszą, to na co ma zwrócić uwagę druga strona? Różnicujmy się. Ale największym kłopotem dla ubiegających się o pracę jest napisanie listu motywacyjnego. O tym, jak go napisać dobrze, po krótkiej przerwie muzycznej.